Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj w wielu miejscach Polski odbywają się konferencje prasowe pod nazwą hashtag Mamy Plan. Dzisiaj widzimy, że coraz wyższe rachunki, które płacą Polacy, które też muszą płacić w postaci coraz wyższych cen żywności, energii elektrycznej, paliwa, coraz bardziej to drenuje portfele polskich rodzin. I to nie polega na tym, żeby tylko krytykować to, co się dzieje, ale 500+, budowie zapory na granicy. Więc i tym razem wychodzimy z propozycjami, składamy swoje projekty ustaw, ale też poprzemy te dobre projekty ustaw, które przyniosą rządzący, bo na tym to właśnie powinno polegać. Nieważne, kto składa dany projekt, po to go się proceduje w Sejmie, po to się zgłasza swoje poprawki, jeśli widzi się jakieś rzeczy jeszcze do poprawy, do naprawienia, ale też wychodzi się ze swoimi propozycjami. Złożyliśmy szereg takich projektów ustaw i będziemy składać kolejne. Dzisiaj ważne jest to, by doprowadzić, by ta inflacja była niższa. I tutaj mówimy o trzech konkretnych rozwiązaniach. To jest zerowa marża od kredytów, zwłaszcza banki, które były niedawno repolonizowane. One dzisiaj powinny wychodzić z taką propozycją pomocy wielu polskim rodzinom. Tym, którzy zaciągnęli już kredyty, bądź chcą zaciągnąć ten kredyt, by kupić mieszkanie, by pobudować dom, by realizować swoje plany, założenia. Obligacje Narodowego Banku Polskiego oprocentowane na 15% i likwidacja podatku Belki. Dla tych, którzy mają jakieś oszczędności, oni muszą mieć od tego jakiś zysk, a nie wszystko im się zabiera. Dzisiaj widzimy, że trzeba tych pieniędzy, by młodzi, zwłaszcza młodzi ludzie, mogli dokończyć swoje inwestycje, które rozpoczęli. Bo co się okazuje? Ceny coraz wyższe, brak środków na dokończenie budowy, no i brak zdolności kredytowej w banku. To wszystko powoduje, że te inwestycje nie mogą być dokończone. Więcej inwestycji, o tym od dawna też mówimy, bo rządzący zapowiadali, że kiedy będą właśnie odpowiadać za zarządzanie Polską, to będzie 25% poziom inwestycji. Dzisiaj mówimy o 15%, więc trzeba przyspieszyć. Trzeba doprowadzić do tego rozwiązania, które funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej, czyli dobrowolny ZUS. Wtedy przedsiębiorca go płaci, kiedy może zapłacić. Tu jest często do czynienia mają z tym ci, którzy chociażby sezonowo zarabiają pieniądze. Są miesiące lepsze, są miesiące gorsze. Ulga budowlano-remontowa. Którzy chcą ten remont zrobić, budować się, mieli ulgę, mogli te koszty, nakłady później odzyskać. Zakończenie sporu z Unią Europejską, apolityczny wymiar sprawiedliwości i spokój legislacyjny. To są ważne i potrzebne rozwiązania. Kiedy pan prezydent składał swój projekt, od razu mówiliśmy, że zaproponujemy poprawki, które będą gwarancją tego, że środki z KPO będą odblokowane. Dziś te środki powinny pracować na kontach polskich rolników, przedsiębiorców, samorządów, a nie leżeć na kontach banków w Brukseli. To jest najważniejsze w tym momencie działanie, żeby móc wyjść z tego kryzysu. Tania energia, czyli uwolnienie energii z odnawialnych źródeł energii, postawienie na energię wiatrową, słoneczną, na biogazownię, na energię też pozyskiwaną w elektrowniach wodnych. To też jest duży obszar, który powinniśmy zagospodarować i wykorzystać. Rekompensata energetyczna dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych, coraz te wyższe rachunki, to jest to, co zjada największą część budżetu dzisiaj, więc musi być to wsparcie. Dopłaty do węgla, oleju opałowego, peletu, ekogroszku. Wszystko, czym ogrzewamy nasze domy, nasze firmy, bo też odzywają się warzywnicy, ogrodnicy, którzy mają często szklarnie, muszą mieć czym ogrzać te tunele. Dzisiaj takiego wsparcia nie mają. I w końcu Orlen. Orlen powinien być koncernem paliwowym, a nie rozrywkowym. Ważne, żeby wspierał sport, kulturę, ale dzisiaj, kiedy wszyscy się borykają z dużymi problemami finansowymi, można naprawdę wspierać polskie rodziny i zejść z tych rekordowych zysków, o których mówi prezes Orlenu, Daniel Obajtek, czy mówią prezesi konkretnych spółek Skarbu Państwa. Tańsza żywność,
dopłaty do tony nawozów, o których mówiliśmy, nie do hektara, spowodowałyby to, że większość rolników mogłoby skorzystać z tego. Okazało się wprowadzone ograniczenie do 50 hektarów, różne inne ograniczenia po drodze sprawiły, że z 3 900 000 000, które rząd przygotował i miało to być przeznaczone na wsparcie, wniosków zostało złożonych na 1 200 000. Czyli pokazuje to, że to rozwiązanie jest niepełne. No i oczywiście korytarze eksportowe z Ukrainy. Żeby wywieźć zboże z Ukrainy, to jest, powinno być celem całej Unii Europejskiej, celem Polski, bo jeśli to zboże nie trafi do Afryki, będziemy mieli na jesieni kolejny kryzys migracyjny. Proponujemy rozwiązanie. Przedsiębiorca, który sprowadza zboże z Ukrainy, wpłaca kaucję. Ta kaucja jest mu zwrócona w momencie, kiedy zboże opuści Polskę. Inaczej będzie zalew taniego zboża z Ukrainy, a za chwilę mamy żniwa i rolnicy z niepokojem już na tą przyszłość patrzą. No i oczywiście program małej retencji, bo nie oczka wodne przy domach, nie zbieranie deszczówki, to jest oczywiście jeden z elementów, ale potrzeba nam zbiorników retencyjnych, mikro, małej retencji w całej Polsce, bo inaczej będziemy się co roku borykać z problemem suszy. Ta susza, która dotyka dzisiaj Polskę w dużej części, u nas ostatnio przechodzą opady, przechodzą deszcze, ale też tej wody ciągle brakuje. I to są takie pomysły i rozwiązania, które przedstawiamy dzisiaj. Dzisiaj receptą na wygranie z Prawem i Sprawiedliwością nie może być antypis, nie może być mówienie, że ktoś wyprowadzi ludzi na ulicę. Ludzie sami wyjdą na ulicę, jeśli rząd nie dokona autorefleksji, nie zmieni podejścia, postępowania. Dzisiaj praca musi być wartością dla wszystkich. Wsparcie najuboższych, najbiedniejszych tak, ale ludzie powinni przede wszystkim pracować. W dzisiejszych czasach młodzi rolnicy mają ogromny problem z prowadzeniem gospodarstwa. Wielu chciałby przejąć gospodarstwo od swoich rodziców, ale obawia się swojej przyszłości. Brak pewności, brak stabilizacji. Obecnie to, co kolega poseł już mówił, te problemy również w budownictwie, gdzie młodzi rolnicy chcą się rozwijać, ale nie mogą, bo są ogromne, ogromne koszty. Polskie banki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przejmował, miałyby poprawić sytuację Polaków, bo polski bank miał służyć dla Polaków. Niestety służy tylko dla tłustych kotów z PiS-u, a młodzi rolnicy, młodzi Polacy ogólnie, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa, polskie banki nie oferują kredytów dla rolników. Młodzi Polacy, którzy chcą kupować mieszkania, nie mogą dostać kredytu, no bo w tej chwili stopy procentowe, które tak ogromnie poszły w górę, uniemożliwiają otrzymanie kredytu. No jest obawa w ogóle, jeżeli ktoś ma szansę ten kredyt dostać, czy iść w to, czy będę w stanie to spłacać. Brak tej stabilizacji w dzisiejszych czasach jest największym problemem młodych ludzi, zresztą wszystkich Polaków, bo nie wiemy, co będzie dalej, gdy prezes Glapiński wychodzi i mówi, dopóki będę prezesem, dopóki będzie inflacja rosła, to stopy będą również rosły. No to nie jest żadne rozwiązanie tego problemu. Jeżeli stopy rosną, w naszej kolejności znowu inflacja będzie rosła, będzie to napędzało, te koło będzie się dalej kręciło. Trzeba konkretnie wdrożyć to, co proponuje PSL. Mamy plan, wdrożenie tych działań w kolejnych krokach będzie zmniejszało inflację i wtedy to pomoże rzeczywiście Polakom. Jeżeli ten rząd nie chce, nie będzie chciał tego zrobić, no niestety na jesieni będziemy mieli ogromny problem zarówno z żywnością, gdzie będzie rolnicy będą dostawać małe pieniądze, ale ta żywność będzie rosła z tego powodu, że będzie brak tej żywności. Będzie to, co kolega poseł mówił, problem w Afryce i to będzie napędzało kolejne problemy. Jeżeli chodzi o te biogazownie, ja jestem też rolnikiem, to moim zdaniem, żeby było wsparcie jakieś z budżetu państwa czy Unii, to rolnicy byli chętni to budowali jako takie przydomowe mikro biogazownie, takie na gospodarstwa takie pojedyncze. Bo ja prowadzę gospodarstwo, mam bydło mleczne i też z chęcią bym miał tak i magazynowanie gnojowicy, by mi pozwoliło to na dłuższy czas magazynowania. Wtedy, kiedy mi ona jest potrzebna, wtedy była tylko wywożona. Na pewno jest dużo, dużo plusów i można było też
od tych rolników, którzy mają problem z magazynowaniem, pobierać te gnojowice bezodpłatnie czy odpłatnie. I na tym można naprawdę zrobić jakieś tam pieniądze, tylko to trzeba po prostu rozwiązać. I moim zdaniem wtedy było mieć sprzeciwów, jeżeli to by swój budował dla siebie. A nie właśnie jakaś firma wjeżdża nam w gminę i chce budować wielką jakąś biogazownię i chodzi, jeżeli odpady takie zewnętrzne, z jakichś tam restauracji takich żywnościowych, czy z ubojni po jakichś tam odpadów. To wtedy jest taki niepokój, że będzie z tego naprawdę jakiś tam niemiły zapach albo coś, a te takie swoje domowe na pewno były lepszym rozwiązaniem. No i chyba jeszcze jest problem z PGS, jeżeli chodzi o odbiór tej energii od nas, jeżeli byśmy postawili. Ja chciałem zrobić fotowoltaikę, no nie mogę, mam za mały przyłączek, złożyłem o zwiększenie przydziału mocy, no to dostałem odpowiedź, że w ciągu 2 lat może mi zwiększą, tak? Ogólnie przy budowach nowych domów jest problem z nowymi przyłączami. To nie jest też faktycznie normalne, że ludzie którzy mieszkają w domach, mają postawiony dom z agregatów prądotwórczych. Mają postawiony już dom, ale tylko z energii z agregatów prądotwórczych, nie mają przyłączy. I czekają po 2 lata, dom jest postawiony, praktycznie wyszykowany, a nie mają po prostu prądu w nim. No to też jest trochę chore moim zdaniem, tak? Powinniśmy chyba wspierać ludzi, żeby jak najszybciej tam mogli zakończyć te inwestycje swoje i tyle. No, dziękuję bardzo.